Siema, nie? Witajcie, witajcie. No, masakrze! Jest to kolejna odsłona masakry. I słuchajcie, jest fajna. Jest fajna, bo... Bo co? Bo jest hardcore. Dobra, słuchajcie, ja tak w skrócie szybko wam powiem. Pewnie tam z innych filmików też już się tą dowiecie. Dowiedzieliście się też z live'a USKKF-a. Więc tak, słuchajcie, robimy dwie gildie, niebiescy i czerwoni. My jesteśmy jako gildia niebieskich, gildia SKKF-a są to czerwoni i będziemy się naparzać. Musieliśmy tak, znaleźliśmy sobie jakąś tam miejscówkę, ale musieliśmy się przenieść niestety, bo nas znaleźli. No, nie będę mówił jak, ale nas znaleźli. No i mamy tutaj, patrzcie się, mamy tutaj w górach, więc mam nadzieję, że tutaj założymy właśnie tą naszą gildię. W którym miejscu dokładnie, czy to będzie gdzieś tutaj, czy gdzieś indziej, to się jeszcze okaże. W każdym bądź razie właśnie tutaj, w tym mniej więcej miejscu będzie nasza gildia. Ja już tam idę do chłopaków, w sumie mam już ten zbroję, więc mogę się pobić, o. Creeper, TNT. Ginie! Już ty kurde ty. Głupi Creeper. No, słuchajcie, patrzcie się, miejscówka jest dość nawet fajna. Mamy tutaj pustynię, mamy zimę. Lód będzie potrzebny do założenia gildii. Czyli po prostu zakładamy dwie gildie i będziemy się naparzać. Więc będzie się działo w tej odsłonie. I co? No to słuchajcie, odciszam się na tesie, idę tam do ziomali. Okay. No hej, jestem już z wami. No hej. To jest raz, i słuchaj, dwa, i tu chcesz kółko zrobić, tak? 4, 5. Nie to. A co ty chcesz robić, magister? Nie, tu będzie na przykład klatka schodowa. Ale właśnie słuchaj, w tym miejscu dokładnie zakładamy gildię? Ale dokładnie w tym miejscu zakładamy, tutaj gdzie właśnie teraz stoimy? Zrobiłem to tak, jest jakby środek tego wzgórza. Ej, wgadnijcie ma... Aha, no to dobra. Tam jest klucz, jakby urwisko niż tam. Ale wiesz co, magister, popatrzcie, bo teraz tak, oni będą mogli tutaj do nas wbijać na przykład tak, bo my jesteśmy na szczycie tej góry. I patrz, jeśli na przykład będziemy mieli magazyn gdzieś tam niżej, to oni stamtąd, wiesz, bez problemu do nas biją. Co? Myślałem, ale nie, magazyn będzie na samej górze. To będzie bardzo częsty zamek. I na samym szczycie dopiero będzie magazyn. Ale no, czyli co, robimy w niebo? Nie będzie magazyn latający. Będzie. No chyba, że chcecie już latający. A robimy latający, czy nie? Może byłaby lepsza defensywa na pewno. Tak, panowie, robimy latający, kto jest za latającym? Ej, może jeszcze żeby najwyżej latający, na przykład będzie taki rdzeń jakby, na którym się będzie trzymał. To będzie zejście do kopalni, czy coś. Ej, robimy z tego cave'a ten, ekspiarkę? Tak jakby dobra. Gigantyczny słup i na tym będzie cały zamknięty. Słuchajcie, jestem za zamkiem latającym. Tu już nam się stony przepalają. Też na dole tak można zrobić jakieś pareczki, żeby to było ładnie, jak tam widzę, by chcieli, nie wiem. No głównie żeby patrzeć, żeby to było ładne, ale też funkcjonalne. No, funkcjonalne będzie na pewno. Chcecie moc stona? Magister, jak chcesz, możesz robić ten rdzeń taki, nie? Który będzie do góry. A chcesz zrobić kształt koła, czy już dasz sobie? Ja zrobię sobie, tylko nie chcę tego za dużego robić też. No wiem. Właśnie myślałem, żeby kształt koła już tutaj się ścinał. I byś szedł sobie po prostu dalej, nie? To jakiś system zabezpieczeń do tego rdzenia by też pasował. Bo wiesz, bo już tak na przykład do latającego zamku to byś przecież zaszczelili, nie? A tak to wejdzie, że będziesz umoklony. Słuchaj, stary. Myślałem, żeby to zrobić na przykład na 3 kratki. Tak, jakby się przez środek redstone puściło, żeby pistony zamykały drogę czy coś, nie wiem. Albo lawę puścić w środek, wiesz? Po prostu obsydian, zewnętrzna strona, środek lawa i wewnętrzna strona obsydian. Nie przekopaliby się przez lawę, przez obsydian, bo byłoby ciężko. No ale mogliby ją zapchać przecież, nie? No obsydian się będzie dało niszczyć, nie? No ale troszkę musieliby się pomęczyć. No co można zbudować innego plus obsydianu i lawy? Co ty mówiłeś o pistonach? No pistony, żeby na przykład zamykać to wszystko, nie wiem. A czy słuchajcie, teoretycznie możemy zbudować na przykład ściany z piecyków, których się nie da przesuwać i tak dalej.
Akurat mamy ich bardzo dużo i najwyżej się będzie kopać, cały czas kopać. Do tego... słuchajcie, do tego... poczekaj, piecyki. Tak samo obrazy, przynajmniej się nie dało. Nie wiem, jak już teraz jest. Czy da się obrazy przesuwać, bo jeśli był obraz, to się nie dało danego klocka przesuwać. Obraz, ale też działa na tabliczkę. Aha, nie, właśnie, nie. Źle, tak, źle powiedziałem. Nie obraz, tylko tabliczka. Tak, masz rację. I jeszcze... Bo wiecie, że teraz można robić te pistonami przesuwać w sumie na nieograniczoną ilość. Jak to? No. Na 15 kratek jest maksimum. No nie, właśnie, już nie. Już nie? No bierzesz sobie, robisz dwa tory koło siebie, jeden i drugi. I co na przykład tam 5 kratek dajesz sobie pistona i z drugiej strony dajesz blok redstona. Rozumiesz, o co chodzi. I on przesuwa, to aktywuje pistona, który przesuwa go jeszcze dalej. I w tym momencie możesz zrobić... No, w tym... Rdzeń, który się cały czas odbudowuje sam, nie? Takiego. No, to o, albo nawet... No, to by musiał, no... Zegar. No, taki dość no chyba, żebyśmy go tutaj u podstawy zrobili, a tutaj najwyżej na tej ziemi byśmy wylali, nie wiem, tak na przykład 10 kratek wody. Głębokość, albo lawar, coś. Znaczy, no najlepiej to będzie zalać po prostu lawą i wodą. Woda i lawa, no to będzie najlepsze zabezpieczenie, nie? Aczkolwiek, no właśnie, tak jak mówię, no można przesuwać teraz pistonami klocki o nieograniczoną ilość, więc... Jak to zrobić? Patrzcie się, jakbyśmy na przykład tutaj dali... Słuchaj, no nie zabezpieczymy się na pewno w 100%. W 100% nie damy rady się zabezpieczyć. No nie da się, no. Gdybyśmy już wydrokę. Da się. Bo to się pogrubi o jedno. Teraz tak. Gdzie jesteś? Widzisz... Angular jesteś? No może być na takie coś. Co robisz? Kopiesz? I wtedy od wewnętrznej warstwy możemy to wszystko otabliczkować. Tu byłoby jeszcze miejsce na ścianę wtedy. Jeszcze byłoby miejsce na podwójną klatkę schodową. Ale wiesz co, to ja bym sprawdził jeszcze, czy te na pewno tabliczki, czy da się tabliczki zrobić... Tabliczki się nie da. Na 100%? Tak. Jak postawisz za tłokiem, to się nie da. No to dobra. Tutaj nie można już wyjść. Powiem wam, że jesteś bezpieczni z jednej strony. Jesteś pewny, że nas tam nie zaatakują, ponieważ tam wszystko jest mapa. 2, 3, 4. Jest, mam krowy na dole, tylko postawałoby pewnie pójść jakoś. Raz, dwa, raz, tak. Nie, bo się tak fajnie obraca i za mną się pojawił ten zombie. A nikogo tam nie było. Lol. To był nie. Ja tu poszukam zombie. Jeszcze w pobliżu gdzieś krowy. Są krowy. Dużo. Na północ. To jest tylko zarys, jeszcze nie buduję tego. No kogo? Ważnego. Będziesz chrupać. Pyszne chipsy. Krowy! Dopiero się będzie do zamku chodzi, bo jakbyście włączyli... To, O! I dopiero u góry też spadł. Będzie wszystko powietrzu, nie będzie podłóg, nie będzie nic praktycznie. Wytłumacz nam to. O. Będą jakby takie powietrzne mosty do konkretnych na przykład komór albo coś takiego. Ktoś ma iPhone'a? Mhm. Ten dźwięk. No nie, koniec świata, a tam są krowy. No właśnie wiem, stary, widziałem je. No kurde. Nie, szkielet! Ja... Zombie! Jaki masz iPhone? Tablet? 3G! Ja pierdzielę, skąd się tu wszystkie rzeczy? Stary sprzęcik. No stary, niestety. O, ciszę. Ja go mam tylko w zastępstwie, dopóki, no, mam zepsuty Samsung Galaxy S, no już dosyć długo. I miałem sobie kupić nowy telefon, stwierdziłem, że szkoda hajsu. Nota polecam Nota. Ja mam tego HTC Demo, to było 4 lata, bo 5 dobry. Ja jestem kurde ja i tak telefon jak budzik używam mniej więcej. 9 level mam. No. Ja mam 29. No to zaklinaj coś. Ale jest ktoś od nich? Jest polski dźwięk. Może ktoś tutaj przynieść, ale lepiej taki aerolek. Pięknie tylko nie ja jestem na samym dole i kopię węgiel. Ja wiesz, my węgla mamy kopię. Tak? Mnóstwo. No to nie, no to już dużo, to ja już nie kopię. Przydałby mi się osoba, która by tutaj przyszła. I wylała wodę. No, jest co? Woda. Bo tutaj taki fajny spawnerek wyszło z polera, mam wiaderka ze sobą, czekaj, idę. O, ty jesteś pod ziemią. Ja stąd wychodzę. Tu były te krówki jakoś, kurde, no, nie mów... A jest, mam dwie krówki.
Byśmy mieli gdzie expić, plus to żarcie. Z zombie zawsze coś nędznego. Bratko jest świata, to jest. Tak, 20 level mam, dobra. Nie chcę się tak koblować, no ale co zrobić? Dobra, tak czy siak się muszę wrócić niestety. Skóra jest w tym, a nie wiem czy nie ma trzciny. Zostaw bo mnie. Tutaj wszędzie jest koniec świata. No właśnie, z tą gildą jesteśmy na samym końcu. Ją też trzeba będzie właśnie przeliczyć, bo to będzie 50 kratek, to żebyśmy jej nie postawili... Krowy! Żebyśmy jej nie postawili... Za daleko od tego... No właśnie, no. 50 kratek u Boida będzie... OLOL! 50 tak, od jajka, od środka. No patrz, nie, ja chcę je dodać! Dorwać, poczekaj. A. Ja mam już 5 książek kończących mamy. Patrzysz ile krów, a nie mogę ich dostać, no! No ja też... OLOL! Też tam patrz tu! Kurde! Chodź tu! Nie mam wędki! Fire Protection 4. Słuchajcie, mam tu owieczki, które prowadzę i nie jestem pewien, czy będą nam potrzebne. Owce? No owieczki. Będą nam potrzebne. No, potrzebne na robienie łuków, nie? Tam te... A nie, w sumie nie. Powiem tak, komuś mogą się przydać. Komuś pewnie tak. Rolę coś sugerujesz? Nie. No nie wiem, do wełny czy do czegoś. A o czym ty pomyślałeś? Magister, o czym ty myślałeś? To mnie pisze? Olo. Dobra, daję to do skrzynki Mostona, może to coś... Nie wiem. Ja bym już założył tego kuboida. No, a mamy perły? Nie. Perły? Nie wiem nawet. Wiecie, że jest. Dobra, ja tu połażę po tym. Nie, chodź tu na grona szybko, bo że ja bym to zaczął wtedy budować. Tu muszę dać wełnę. Owce, owce. Dobra, wy jesteście na której górze, kurde. Banaty. Minus 650, minus 720. Tak, ja chciałem kordów nie pokazać w filmie, no to masz. To jest co to zrobić, jak cię przyjęli, jakbyś pamiętał. Tak, mogę zobaczyć na minimapę to leci. No, niby tam. Chodźcież tu szybko, już bym to zaczął robić. Nie, to jest kurde dziwne. Ja szukam krowy, ale nigdzie... No kuźwa, wszystko za borderem nie są krowy, no wszystkie, no ja pierdzielę. Nawet KFJ. Ja szukam krowy. Jakieś świnie. Nawet jest łapkłopie, mamy tyle sznurku. Jak sektor książka na przykład pancerz 2? Torororo. Muszę zjeść. No i chodź do tej bazy szybko. Proszę? Chodź do tej bazy szybko. Idę. Muszę wykwinić. Nie, to powiedz tutaj na górę, nie dam rady chyba wciągnąć. Jest, przestał padać. Kto ma te wajderko? A robi 2. Jedno żelazo mam, ale dobra, to przepalę z tego mojego trzech węgielków. Tu ktoś kobla przepalał, tu też, no wszędzie, naprawdę wszędzie. No. Czekaj, no. Która to góra była? To była ta? Siema. Gdzie? A siema, ja. To nie, zlałeś się z tymi owcami. Czekaj. O! Rzeczywiście. O! Dobra. Idzie noc, ale magister, po co ja mam iść? No coś musimy tu powiedzieć, aby zaczął to już budować w końcu. No tak, bo ja chciałem szukać perełek. Zaraz się do cave'a pójdzie, czy do czegoś. Nie, no to w cave'ie przecież nie będziesz szukał ty. Slajmy musimy, perły. Nie opłacałby nam się teraz grinder zrobić. 800 kratek. No to rób, stary. Co, grinder? Chodź tu, patrz. No. Dajesz. Z tego co tu widzę, to patrz, na tej wewnętrznej warstwie tutaj byś mógł obłożyć tą ściankę tabliczkami, tutaj te dwa klocki też tabliczkami i te najwyżej od zewnątrz i tu byłyby takie jakby dwa jeszcze wspomagające powiedzmy pale, które by ukrywały te tabliczki. Poczekaj, jeszcze raz, wewnętrzną tu,
Tu była no. Już normalna ściana. Tu najwyżej była na przykład, nie wiem, kratka sodowa na dwie kratki i rdzeń z trzy klocki głębokie. Aha, tak to chcesz. Ojej, ale wiesz ile tych tam. Ale co ty chcesz do samego dołu tak zrobić z tabliczkami? Nie, to najwyżej będzie, nie wiem, dwie, trzy warstwy obsydianu najwyżej na dole, a też też będzie niechroniona. To w samą górę. No, Lord, co to było? Jak już? Teoretycznie straszny masz dźwięk dziwny. Słuchajcie, jakbyś... Ubi radio. Jakbyś był kolesiem z tego, z NASA. Dobra. No. Jak, robimy to w ten sposób? Słuchajcie, jak krzemę. No słuchaj, tylko strasznie dużo tabliczek pójdzie, nie? O, i tam chłopie. 11 do 00, słucham. Znaczy tak, można tabliczki można dawać, wiesz, na zasadzie zygzaka. Tego zielonego kutasa. No można, bo i tak to z nim przyszli. No, bo tak jedną dziurwę jak będą mieli, to tylko perłą będą mogli wbić, nie? Ej, a zielone kutasy nadal wybuchają normalnie? Aha. Nie. No, właśnie się przekonałem, że tak, że wybuchają normalnie, niestety. Nie. Halo? Słuchajcie? Dobra, idę szukać Endermanów. Jak coś, to później wykopię. Ej, pomógłby ktoś? O! Bo jak są te schody, nie? O. To tam jest taka dziura. Patrz, jak pięknie zszedłem. No nie wiem, może. I ja tam kopałem właśnie, żeby na końcu dać wodę, żeby każdy mógł sobie tam, wiesz, skoczyć, to chcesz żeby wodę? Nie walić. Nie, ja i tam kopałem i lawa jest, wiesz. Szedłeś walić? Jestem w lawie teraz. A i co? Kurwa, biją mnie. No idę, czekaj. Jest tam właśnie do dupy troszkę. Do ciebie. No nie, tam gościu na górze. To? Tam na górze są te schody. Mhm. Tylko nie wpadnij do dziury przyszli. Właśnie, bo zginiesz. Myślałem, że znowu przyszli do nas. Nie. Zrobię jak coś. Zrobi ktoś w ogóle kowadło? By mi się przydał. Teraz przy tym powiedzą, co ci kowadło? No, bo mam 5 książek. Nie muszę sobie no to wyłączyć. O lol, znowu koniec. Ale ja nie mam, bo znalazłem w spawnerach. Wejdziemy tam. Jak spawnera znalazłem, to co miało się tam zmarnować? Pink win ma live'a, zobaczymy co robi. Bardzo dobre są. Będzie ktoś łucznikiem, bo mam punch 2. To ten, to zostaw, bo to do łuku się przyda. Ale... Pingwin jest bardzo blisko nas. Nie, to jest chyba tylko w netarze, tak pokazuje dziwacznie. Gdzie jesteś, Agrol? Poszedł... Krowy! A, dobra. I mam wioskę. Ale pewnie ja już... To wyczaję. Masz wioskę? Tak, ale pewnie już będzie splądrowana przez Aspyra, który na mapie patrzył. Pewnie tak. Tam jeszcze nie byli. Feraldów nie mamy widzieć. Idę do tego pokoju i nie widzę żadnego pokoju. Boże, ci już fajnie są podkręceni, do twierdzy doszedł. Gdzie jest ten pokój z tą lawą? Mówię, potki trzeba jakieś porobić później. Ej, ja bym miał pewien perfidny pomysł. Pusto. Bo pingwin teraz jest w nederze, tak? Zniszczyć wszystkie te do powrotu. Co to za wioska? Tu są ale dwa domy. A jest tu jakaś lawa, no jest. I ty do tej lawy wpadłeś, tak? O lol. No, ty, a ile tutaj lawy jest? Można go zniszczyć. Nie, ona jest tylko jedna karta. To może... To idzie, może to w randomowym miejscu, to załatać trzeba. To może zabijemy pingwina, poszukamy go domu. Leci, uwaga! Pingwin ma... Patrzcie do góry. No spróbuj wejść na serwer. Jak sobie wyjdziemy. Zbierzemy też. On jest debilem, pewnie zrobił ze wszystkich diaksów i teraz go nie lubią. Idziemy na serwer, lawa chyba już jest załatana. Załatałeś? No. Łamiecz. Chyba ta. Na samym końcu, tak? No. No. Oj. Czekaj, mam wodę. Masz. Zasadzę tutaj. Zebrałem i pięknie sadzę. U villagerów. To pięknie. Pięknie, ale dziwna wioska, bo ma nie, dwa domki i tyle. Nie, raczej wioska ma jeden domek i to sama studnia była jeszcze. Tutaj dwa domki, no tak dziwnie. Ten, ale coś tych mobów nie ma, kurde, w ogóle. No. O, ile psów!
Ja gdzieś oglądaliście kiedyś u mnie jeszcze taki serocznik z drugiego z trzeciego się pierwszy sezon, miałem chyba masz pochodnie 200 troszkę? Psów. A, gdzie na może też to? No. Pamiętam to. Ja tam zrobiłem jeden trik, ktoś mnie zaatakował okay. I dosłownie w 2 sekundy go zabiły. O, jak ładnie, się ładnie. A no, na pierwszej ale bez zbroi, tak? W zbroi pewnie, jak sobie zbroi go zabiły. Co ty mówisz? Ponad 200 psów miałem wtedy. O kurde. To jest napon ma. Pan zachodzi? Te, no w ogóle mobów nie ma. A może on ten? On obok nas jest, że tak napisał. Nie, on jest w nederze, bo byłem. Jak by tutaj wyczaić jeszcze? Świnki. Czy ja słyszałem nie... coś takiego. Ja słyszałem nie to gnoja. To by się zrobiło jakby wieżyczkę, spoko. Już mam plan jak to zrobić. Nie to gnoja słyszałem. Gdyby nie to gnoja. Nie to gnoja mówię, to jest nie topę. Mam emeralda. Jak gnoja, stoją wszystkie się. Równo. Lol, jak fajnie świnie stały równo, tak cztery tak świnie patrzyły, no i tak się patrzyły w jedno miejsce. Trzeba screenshota dać. Ale ja wam... No będzie na filmie. Chiński obrazek. Jestem u siebie na singlu no, no w świecie, tak. Na nowo wygenerowanym terenie. Robię sobie tunel, jestem dosłownie chyba na 8 bądź 9 poziomie, patrzę, a obok źródła lawy świeżo wygenerowanego jest sadu świn. Hej, ile trzeba emeraldów do tego? Tam jest offset tak, w ogóle. Chyba. Tak. Ale ej. Bloków? Nie, zwykłe. Nie, no emeraldów ile trzeba. Zapytaj się je. Tak. I roll. Stack emeraldów, tak, tak. Stack, jezu, ja mam 3 dopiero. Tak, to staki? Co? Staki, 3 staki mam. Nie. To znaczy tak, tak. Popatrzcie się na te świnie. To już nie, ale te... O kurde, wszystkie świnie w jedną... Ale jaja. Dziwne to. W jedną stronę się patrzyły. Powiem wam tyle, że ktoś u sąsiada już od 20 minut próbuje kosiarkę palić. Co? Co próbuje? Co próbuje? Kosiarkę odpalić, no tak... No o tej godzinie, naprawdę. Tak. No przecież widzę chyba, jest ciemno, nie? To widzę. Ciekawe, jak to normalny... Ja mam takie oczy, które więc widzę. Szare to. Nie było tematu, to się epicki jest, no ale wiecie. Ale wykminiłem szkielet w zamku, normalnie ja pierniczę, jak pentagram wygląda. A ja kopię obsydian. O, no to dobre, no to zrobimy portal i zobaczymy, czy będzie kolizja między portalami. A ja kopię... No biegnie, no, przed pingwinem wychodzicie. A ja kopię i byśmy rodzicu. Wyszli w ich bazie im wszystko ukradli. No można. Chociaż, no nie wiem, to potem chyba do nie jest zabronione. Kubik stepaj. Kubik stepaj, bo nas na minimapce widzieli. No właśnie, jak to jest? Możemy iść do nich i im coś ukraść? Co z tym bremem? Nie! Pograł, ale mu się znudziła masakra. No lol. On już skończył sezon. Jemu się masakra znudziła. On zaraz poszedł założyć tak, kwadratową wyżynę, czy YouTube'ową. No, sezon 5. O, mam cave'a pod naszym tym i wygląda... Ja ile świni! Prawda jest taka, że Bremu już gra na kwadratowa masakra 6. Mam. Będziecie się tłumaczyć teraz na filmiku. Co? Co, kto, gdzie, jak, po co, dlaczego? Dla pieniędzy. Bije świnie w dupę. Jeśli nie wiesz o co chodzi, to chodzi jak o pieniądze. Jak ci nie będzie chodzi o kasę. Następne. Baczność! O lol. Pokaż pieniądze, ziom. Nie było chyba. A macie wszyscy zbroje? Prezentuj, bo to być prezentu. Co ty tu robisz, ziomuś? Wypieprzaj stąd dziadego zasrany. Wypieprzaj stąd. Ale słuchajcie, co to są za wagoniki z itemami? Bo ja tego nie ogarniam, tego nigdy nie widziałem. Czego? Wagoniki powiem z itemami. Powiem, że ten szkielet zamku nie jest taki zły. Nie, czy widzieliście kiedyś? Wagoniki z itemami w skrzynce. O, emerald.
A to są te, no, w jaskiniach, nie? Od kiedy? No są, te, no w tej... od tego? Od 1.5.2? No jakoś tak. Wózek i na tym ten, skrzynka. No nieźle. Iron, możesz tu przyjść? Ja nie, ja jestem daleko, daleko. Ja nawet nie wiem, gdzie jestem. Wygramy to. Zbieram miecho, mam już staka. Pizza właśnie doszła! O, zjadłem pizzę. Iron, ty kiedyś pompowałeś bicki? Czy co? Pompowałeś kiedyś bicki? Czy co robiłem? Pompowałeś kiedyś bicki? Ćwiczyłeś? Czy ćwiczyłem na... Nie, czy pompowałeś bicki? A co to jest pompować bicki? Centholder, że szykujesz pompkę. Tricepsy, bicepsy... Czyli siłownia? Placa plecy. Czy się burnejkowałeś, o. Klata plecy, od tego są ciężarki. Dejki jadłeś i tym podobnie. Dawno, jak byłem piękny i młody. Te, jakie są kordy, bo ja teraz jestem stary i piękny. Minus 640. Jeżeli można spytać? Jeszcze raz? Jakie wieku jesteś, jeżeli można spytać? Powiedz mi, minus 640, minus 720. Który rok? 1600, który? Mnie? Który, ja jestem rocznik, tak, oto? No, tak jeżeli można spytać. No, najlepszy. Ej, Irol, no to zaraz mam taką prośbę. Musisz wziąć najlepszy. Musisz zrobić sobie skin dziadka. Dziaducha takiego z laską. No, takiego mojego dziadka. Ej, mamy gildy Nediaksy, czy nie? To poczekajcie, na jakich wy jesteście kordach, bo ja się zgubię. Minus 640, minus 720. Minus 640. Ja się zgubię, no, czyli bo tam. Kopalnię. I minus ile? 720, czyli tutaj gdzieś. No dobrze, próbuję. Ale z tymi tabliczkami nie będzie tak źle, bo jak tworzysz jedną, to ci dajesz trzy. Byczkami? Przeżyję? No, byczkami. Damian Byczek. Ja, ty gdzie tu jest zejście? Wszedłem do kopalni, nie wiem jak stąd wyjść, a jestem bez jedzenia. I tam, ja jestem Damian Byczek, a to mój ostatni film na tym kanale. Ja bo robię nowy. Mędziowi powiedzieli, Byczek, że to jest Byczek. Damian Byczek. Minus 640. Wyglądać, ale nikt nie zauważy. Cicho. Ja powiem wam, że kurde połaziłem trochę i żadnego moba nie spotkałem. Cifne. Ale dużo świn za to, które na baczność stały. Żadnego noba, tak? Żadnego dzień noba. Na masakrze noby grały. Gin świnia! Ja się nie liczę. Iron, ty brutalu. Będziesz chciał to mieć. Teraz będziesz miał minus 500 subskrypcji za to, że zabiłeś tego. Aspyra. No, albo na plusie. Bigo. Minus 600 coś tam, tak? Chciałbym nazywać swoje dzieci imieniem Irola. Za to, że zabiła Aspyra. Jak będzie się nazywać twoje dziecko? Irol. Tata, plecy, barki, od tego są ciężarki. Klata, plecy, barki, a nogi jak zapałki. Krowy! Kurde, ile my tu już siedzimy? Na tej masakrze tak w ogóle? Od 18, nie? Tyle, ile trzeba. Pierwsza dopiero? Druga jest. Tyle, że Irol wypompuje bicki. On na Syntholu robi. Na Syntholu. Ja pierdzielę, ale z tym Syntholem... Znaczy teraz to już tak mniej o tym słychać, ale swego czasu to rany boskie. To trzeba być naprawdę przedebilem. Bicki na Syntholu. To jest masakra. Fajne takie męskie. Ale... Przepiękne. Czy niektórzy debile oni się tym chwalą i oni myślą, że to jest fajne. Bo to jest fajne. A to nie podoba ci się? Ciekawe, czy sobie w kuśkę też wszczykiwali. W piętę. W kuśkę. A najlepsze jest to, że moja nauczycielka z geografii tak się nazywa. Myślę, że bierze. Kuśka. O Boże. Dwa nazwiska, bierze w kuśkę. Bierze kuśkę, o.
Te kuśkę w Syntion. Albo nazwisko Synthon. A nie, to są naprawdę przedebile. Te na pewno. Ile tam minus 600? Na pewno to są dobre rekordy? Minus 720. O lol! Jak spadłem! Normalnie widziałem swoje życie przed oczami. Manie! Nie no manie. Dobra, wykopałem teraz. Minus 640. Skrzyneczki. Minus 720. Bo pana bagno! Kto widział filmik bagno? Bo czekaj, bo tu mam koniec mapy, a mam minus 520. Dobra, to chyba gdzieś tutaj. Musiałem jak tu przejść, MR. Tu czy nie tu? Popiesz, Angular? Ja mówię, mam 8 diaksów już i 6 emerald. A ja mam 11 level. Nie mam przesadu. Ale Roy, nie jesteś z tymi tabliczkami. Sporo ich się robi. Tak? No, jak robisz jedno, to się daje 3 przecież. Aha, no w sumie to... Jeśli się żywo się zasadzi, to będzie ładnie. Mamy Dirta. No. Ale piękne zombie. Zróbmy sobie, słuchajcie, mamy książki czy nie? Nie mamy. Nie. Ja tam mam jeden regał odłożony gdzieś, nie wiem gdzie. Ja tak idę na... Danie u podstawy zrób. Kogoś chyba tu widziałem, Patrz jak zauważyłem, Nick. Kto był? Tada! Patrz. O, dawaj moją pochodnię. Czekaj, gdzie tu się wchodzi do góry? Tutaj. Jak wam się nudzi... Aha, patrz. Tak, no. No. Będzie poruszany. I najwyżej tak zrobić, nie wiem, jeszcze 3 warstwy, bo wątpię, żeby ktoś wysoko chciał pistonę robić. I u góry będzie wszędzie lawa za ścianami. O lol. No to się nie dostaną za uja. Patrz, tu będzie jakby... To można z obsydianu zrobić. I w środku może być jakby droga ewakuacyjna. Jak się wbiją do środka, to z rurą z obsydianu się wszyscy... za przeproszenie spuszczonali. No. Dawaj mnie to. No raz, no i zawsze... Pisz jak jeszcze do bramy, coś takiego. I będzie, patrz, ścieżka jakby, powiedzmy, na dwie kratki gruba. Jak tutaj na różnikach, w tym rodzaju będą pachołki, żeby jakoś wyglądało i będzie git. No dobrze będzie, no dobre. LOL, to oni tu się nie wbiją do nas w ogóle. Ja tak może z 10 kratek tabliczek zrobię, że jak zrobią wyżej, to... Dobra, już się nie da pewnie nigdzie bić, to nie robimy tego. A jakby rozwalili tabliczki wtedy ze ścianą, to i tak by się lawa z góry wylała i to zablokowała i tak. Mam tego. Jak nie ekspiarkę, tylko... No, mam grindera. Robisz spawner. Grindera? Nie, spawner. No, ja mam spawner zombie i właśnie tu siedzę. Nie. Mój... Słuchajcie, ale wszyscy bardzo wysoko do góry i zróbcie tam na przykład platformę. Nieoświetloną. No mamy mały problem, bo jak chodzimy tutaj po jaskiniach, to czasami docieramy do granic świata, nie? I po prostu... Właśnie, jesteśmy, kurde, miejsce. Jesteśmy przy samym... Musimy się z tym... Kurde. Do lawy wpaść, bez problemu. Wiesz co, poczekaj, że magister, bo cholera jasna właśnie, żeby zongu nie było. Jak ci tu będzie środek... Cholera jasna, a chuj za gruby, nie będzie próby. Poczekaj, to będzie tak, czyli tu jest minus... 640 dobra, 650 jest tutaj, czyli do minus 600. A nie, wiecie co, spokojnie. Chociaż kurde. Nie, to jest tak wyliczone, że da radę, mówię ci. Ja nawet nie licząc, bo nie umiem, to jest tak obliczone, że się wszystko zmieści. O lol, skaczę hard... Nie, tam sobie skoczę. Nie, nie doskoczyłem! Dobra. Nie. Nie. Nakopcie obsydian. Nie. Fuck. Potrzebuję dużo drabinek. No to chodźcie wszyscy kopmy obsydian. Dobra, damy radę, dobrze będzie. Praca? Będziemy przed borderem. Cały góry praktycznie zajmie, nie wbiją to na górę. Trzeba wziąć trochę reakcji. Chyba, że wbiją, ale nie wbiją. Dobra, będziemy przed borderem, nie będzie źle. Jestem głodny. Na szczęście mam jadło.
Które zaspokoi moje męskie żądze. Męskie żądze. Kajo jest. Co? O, Kajo jest, tu jest. Tu jest. Ty jakimś szyfrem mówisz? Tu jest zimno. Tak, człowieku, nie tu jest zimno. Ty ze Śląska? No. I Rol, ty mnie nie znasz. Chodź. Tutaj pusili. Jak papuga. Wytrzymałość mają te bloki tego, że węgla, które będą teraz dodane. Identycznie jak Destona chyba. Tak? To słabo. Kto to zrobił tą papugę piękną? Nie wiem. Na kom się mi trochę trzeba. Na tabliczki będzie potrzebny. Umiałbyś powiedzieć? Jestem papugą. Tak, ja jestem w kopalni. Jak wyjdę, to ci nakopię. Jak wyjdę, to ci nakopię. Mali chce krakersa! Ja umiem robić tak, jak robi ryba. Słuchajcie. Ale podłożysz głos do mojej papugi. Już. I powiemy coś fajnego, nie, Rox? No, i plan mieliśmy. To musiała być dziobem. No magister miałeś pokazać, jak ryba robi. No już no zrobiłem. Szczerze się. Aha. Ryba nic nie robi. Jaki troll. Dobra, no, słuchajcie. Wiem, to jest fakt. Szczerze, ja prawda. Pokemona i smutna chybiła. Prawda, ryby nie umieją się kontaktować z nami. Może są zaginioną cywilizacją Atlantydy, a my co? Ignorujemy je w pitarami razem z tuńczykami. Myśleliście o tym? Ja też. Nie. Głupie. Dobra, powiedzmy ładnie pa wszystkim. Pa. Kipa! Pa! Dobra, słuchajcie, no jak widzicie, zaczynamy działać, już tutaj budujemy, itemów na gildię nadal nie mamy, ale twardo budujemy, o, tada! No, więc ten sezon masakry zapowiada się naprawdę zajebiaszczo, bo będzie można się lać do woli i nawet nie to, że będzie można się lać, to będzie o to chodziło, żeby się lać, więc będzie fajnie. No i co? No i słuchajcie, no, do zobaczenia w następnych filmikach, już pewnie będziemy bardziej rozbudowani. No to co? No to czym dzisiaj ramy, to się nie posramy. Ci wam panara, pa!